Siemanatko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Juken, a przed wami 33 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko na waszych oczach. No moi drodzy, trzeba by dzisiaj znów coś tutaj poawansować, tak wyglądają nasze zdolności. W poprzednim odcinku awansowaliśmy właśnie jednego ADR-a i myślę, że bardzo dobrze, no mam spore wątpliwości, no ale to jest normalne, że już przy 20 odcinku zaczynają się niestety schody i już będzie trzeba śmiało po dwa kursy robić, aby ten jeden level wbić. Kupiliśmy to Volvo, myślę, że będzie ono nam się fajnie spisywało, więc zróbmy sobie jakąś trasę dłuższą. W ogóle mamy godzinę 19, więc będzie trzeba się przekimać, ale to może zrobimy tak, że z godzinkę pojedziemy do stacji najbliższej i się przekimamy. I tutaj mamy troszkę duży wybór, chociaż z jachtem ostatnio też i jechaliśmy. Zobaczmy, może też i to jest albo do Chorwacji trasa, albo trasa z Niemiec przez Danię do Norwegii. No myślę, że to do Norwegii byłoby całkiem spoko, bo tu mamy myślę, że wiele miast, które no nie są odkryte, więc możemy lecieć w stronę Oslo. Z tym, że helikopterem jak najbardziej myślę, że tak, czyli do Düsseldorfu musimy się przenieść. No chyba ciężarówki nie uszkodziłem, więc raczej nie powinniśmy mieć z szybką podróżą problemu. Oczywiście mógłbym w tym odcinku wziąć kredyt i kupić ciężarówkę dla naszego tutaj jakiegoś pracownika, ale stwierdziłem, widzowie, że darujmy sobie to. Tu jest Düsseldorf. Myślę, że jak sobie podarujemy, to się po prostu nic nie stanie. Na tym zleceniu też trochę kaski wyciągniemy, plus pracownicy nam pomogą. Może być tak, że już od razu polecimy, że tak powiem, konkretnie. Także nie ma co tu, myślę, widzowie, za bardzo się szczypać. O, 1 kilometr mamy do... Skręć w lewo. Do miejsca docelowego, że daleko nie musimy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Całkiem spoko to Volvo, aczkolwiek dla mnie troszkę za szybkie, tak się przyzwyczaiłem do tych używanych ciężarówek, które były niezbyt, no i tutaj troszkę dla mnie ono jest szybkie, zobaczcie jak ono się zbiera. Ciężko jest prędkości nie przekroczyć, ale... damy radę. No jechać, bo zielone. Patrzcie, zbiera się niesamowicie. I już prędkość przekroczona. To nie tu chyba. Oj, gdzie ja jadę? Tuj. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kurde. Skręć w lewo. Słuchajcie, bo policaje. To ten Juken wyprawia. Zagapiłem się, widzowie, zagapiłem się. Za szybko chciałem skręcić. Jeszcze dobrze, że mandatu nie dostałem. Zadanie wykonane. Nie no, trzeba się ogarnąć, nie można... Tak jak w poprzednim odcinku, my musimy, wiecie, pieniądze zarabiać, a nie jakieś tam mandaty. Także ten helikopter myślę, że jest ok ofertą. Nie ma co tutaj... Jedź bezpiecznie. Słuchajcie, wiele wymyślać. W międzyczasie sobie szybko jakiś tam sen gdzieś zafundujemy. No, ładne jest to Volvo, powiem wam szczerze, podoba mi się. Z zewnątrz na pewno mi się podoba, w środku tak średnio, ale... A, znowu żem się źle zadał. Cały czas mam problem, słuchajcie, żeby się nauczyć przestawić z jeżdżeniem, bo tak jak w Euro Trucku, no to sterowanie jest no kapitalne, tak? Jeśli chodzi na przykład o sygnał GPS, o farming symulatora, no to sterowanie jest żenujące i przez to czasami, słuchajcie, mi się gdzieś tam coś pierdzieli, bo za dużo też tego farminga śmigam. Dobra, moi drodzy, 1200 km przed nami, myślę, że całkiem spoko. Skręć w prawo. Lecimy z helikopterem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Postaram się nie lecieć, nie? No bo wiecie, żeby mi helikopter faktycznie nie odleciał. W prawo. Aż mnie kusi, żeby w lewo skręcić i odkryć znak zapytania, bo będzie nam on potrzebny, ale czy tam bym miał gdzie zawrócić? Jak to wygląda na tej mapie tutaj? No. O, już może sobie darujmy. Gdzie, gościu, na czerwonym wjeżdżasz? Ty, gagatku jeden, ty. Taki helikopter sobie, widzowie, wieziemy. Pewnie, żeby w nocy nie jechać, za niedługo się kimniemy, bo ja tam po ciemku też nie chcę wam zwiedzania fundować, bo to nie ma tego uroku. W poprzednim odcinku w ogóle nie spaliśmy, także teraz możemy się przekimać. O, Aurora poziom osiągnęła, pięknie awansują nam, słuchajcie, widzowie, tutaj jak widzicie kierowcy. Elegancka sprawa. Jedź tą BM-ką, nie, to Volvo chyba. Nie, BM-ka jedna. O, trochę trasy widzę, że poodkrywamy prawdopodobnie. Postaram się trzymać tak w miarę bardziej realistycznie, żebyście nie mówili, że potem 120 grzeje, ale też pamiętajcie, widzowie, to też pod odcinki, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo jak długo. Ej, ty baranie! No i kurde, żeś mi uszkodzenia zrobił, bo jego Volvo. Ach, to za gałgan. Żeby, słuchajcie, ten odcinek też wieczność nie trwał, widzowie, to też między innymi dlatego staram się trochę przyspieszać tempa, żeby to jakoś tak w miarę się uwinąć. No co innego jak zrobimy challenge z jakąś długą trasą. Trzymaj się lewej strony. No i cóż, będzie Volvo niedługo trzeba naprawić, bo kurde mi wyjechał gamoń kamperem. No, to moja wina, w tyłek mu wjechałem. To moja wina, mimo wszystko, widzowie. Przepisy są bezwzględne. Ten, co z tyłu wjeżdża komuś w tyłek, to nie ma, że rekord wideo. No, już się ściemnia. Dobra, szukajmy stacji jakiejś benzynowej. Może przy okazji zatankujemy sobie, czemu by nie. Jak wiecie, ja zawsze staram się dwie pieczenie na jednym ogniu upiec i zarówno zatankować, jak i się przespać. Dobrze, że trasa jest powyżej 1100 km, także załapiemy się na ten moment na najwyższy level, jeśli chodzi o premię za długodystansowca. Więc pięknie. Nie, no już mi się zaczyna to Volvo podobać. No może później się jakieś bajery tutaj pokupuję do kabiny. Może mi się uda tą kurczę panienkę tutaj posadzić, bo widz też pisał, że to działa w wersji 1.4.9. Muszę sprawdzić, może z update'a zrobili. Wiecie, widzowie, z miłą chęcią bym tu sobie posadził taką panienkę dla ozdoby w miniówce. I jakieś tam bajery do kabiny też bym pododawał, ale to wiadomo, będziemy takie rzeczy, słuchajcie, robili z czasem. Jak widzieliście, no ja kupiłem tylko to Volvo, sugerując się jego silnikiem i bakiem paliwa, te dwie rzeczy były dla mnie najważniejsze, no wiadomo, cena też. Więc przyjdzie czas, co będziemy bajery dokupowali, no mamy swoją ciężarówkę własną, już raczej nie będę jej tak wymieniał. Na razie pracownikom myślę, że będę kupować ciężarówki używane. Myślę, że jeszcze to jest moment, w którym tak zrobimy, a jak będzie pierwszy taki moment, widzowie, gdzie te pieniądze będą namacalnie biegły i płynęły do nas szerokim strumieniem, to wtedy myślę, że możemy zrobić taki manewr, że ty gościu, co ty chłopie robisz? Byś mi wypadek spowodował. To zrobimy, słuchajcie, taką sytuację, że wtedy całą flotę się wymieni samochodów i wszystkie kupimy nówki, cewki. Po prostu całą flotę dla pracowników wymienimy na te same ciężarówki. Zobaczymy jeszcze jakie. Może już będą jakoś podobnie pomalowane. Pomyślę. Przemyślę temat, zobaczymy. Tu widzę, że mamy stację gdzieś tak totalnie... może zaryzykujemy, nie wiem czy tu się zjeżdża, niby tu jest jakiś zjazd. Nie, nie ma tu, nie, jest niby zjazd. Słuchajcie, tak, jest zjazd. Musimy tam jechać. Wyjścia nie mamy za dużego, musimy jechać się przekimać. Nowej trasy. Dobra, Iwonka, ty za dużo nie licz, idź spać. Idziemy spać, Iwonka, to teraz za dużo nie licz. Przygotuj się do skrętu w lewo. Tak jest, jadę w lewo, żeby się przekimać, dokładnie tak. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, nic się nie muszę przygotowywać. Iwono, ty. Co ty mi się każesz przygotowywać? Ja tu jestem przygotowany cały czas, zwarty i gotowy. Ale czekajcie, możemy zrobić to w innej kolejności. Możemy najpierw się przekimać, a później się zatankować. Bo to przecież nie ma znaczenia, w której my kolejności się przekimamy, a w której... Dobra, raz się miałem przekimać w sumie, żeby mi oczy czerwone też zeszły. Bo nie wiem, czy jest sens jeszcze raz. Czekajcie, musimy sprawdzić. Pozostało 23 godziny. Wolałbym nie ryzykować, widzowie. Powiem wam szczerze, że wolałbym już nie ryzykować. A nuż nam czasu zabraknie i co to będzie? Skręć w lewo. Przy okazji oczywiście nie musimy, ale zatankujemy sobie. Ja tam lubię od razu, wiecie, bak uzupełnić, jak już jesteśmy. Bo nie wiemy, kiedy kolejny raz będziemy kimonko sobie tutaj zapewniali, także dobra. No i w drogę. Ten jak grzeje tym autobusem. Stój, gościu, bo ja jadę. Nie trzeba tak zapierdzielać, chłopie, to nie autostrada. Skręć w prawo. Fajne są te migacze, słuchajcie, w tym Volvo. Bardzo mi się podoba, jak w środku ta deska tak mruga. Sobie jeszcze deskę miał podświetloną, czy tam wiecie, coś w środku z takich tych LEDowych światełek, na przykład jakichś fioletowych czy coś, to by mi się mega podobało, ale zobaczymy. Jedź ty! Kurde. Cierpliwości do tych ludzi trzeba mieć sporo. Uważaj, gościu, bo wyprzedzam. Migacz mam, puszczaj mnie. Dobra, puścił. Widzicie, migacze czasem pomagają. Tak, i zawsze się dziwicie w komentarzach ostatnio, czemu na długich jeszcze. Otóż widzowie, drodzy, jeżdżę na długich, dlatego że dzięki temu mi też lepiej auta inne z naprzeciwka zjeżdżają, a poza tym podoba mi się, jak auta z naprzeciwka do mnie mrugają. Coś się dzieje, słuchajcie. Czuję się przez auta z naprzeciwka zauważony. O, widzicie, jak ładnie zjeżdżają? Że długie robią robotę. Dobra, zobaczmy. A nie, no bo my helikopter wieziemy. Szybciej już chyba nie ma sensu rozwijać prędkości. Tym bardziej, że trasa nie jest aż taka długa. 140. Szybciej Volvo nie pojedzie. Wieziemy delikatny ładunek, to wypadałoby go nie uszkodzić, widzowie. Trochę na początku w Niemczech nadrobimy, bo później i tak. A do której mamy dostawę? Piątek 21. Piątek 21, 17 godzin do celu. Okej. O, 143. Sprawdzam VMAX-a, jakby ktoś się pytał. Póki mogę, bo później to już nie będę mógł. Jeszcze mnie jakaś osobówka bierze z lewej, słuchajcie. No, ciekawe, czy mnie wyprzedzi. Chyba mnie wyprzedzi jednak tą kią. Patrzcie, poszedł. W ogóle silnika nie słychać, nie? Tego staram się rozbudzić trochę teraz przez prędkość, bo ten silnik, którego nie słychać, jakby strasznie tak przymula, wiecie, tak. To jest taka sytuacja, w której człowiek troszkę się czuje taki przymulony przy takiej prędkości. Dobra, zwolnijmy. Nie będziemy aż tak grzali. Wystarczy. Prędkość sprawdzona. Jedziemy bardziej zgodnie z przepisami, żeby mandatu nie dostać. Ja bym od przodu najchętniej, słuchajcie, zrobił jakieś zdjęcie na miniaturkę, ale wiecie, jak to się kończy, widzowie, nie? Wiecie, jak to się kończy. Volvo bardzo ładna. Mam nadzieję, że nikt przede mną nie jedzie. Aha. Aha. No mam nadzieję, tak. W ostatniej chwili, słuchajcie, się zorientowałem. Jakbym nie obrócił kamery, to już by było, widzowie. Już by był serwis na pewno potrzebny. Także jak sami widzicie, no, ja nie mogę po prostu tutaj się kamerami bawić, bo to się potem źle kończy. Muszę full focus mieć na drogę. Grzeją tu ostro w tej autostradzie w Niemczech. Trzymaj się prawej strony. A okej, Iwonka, dobrze, dobrze. No, 911 km do celu, także szybko, powiem wam szczerze. Mi raczej tutaj ta trasa zeszła i schodzi, także, ale nie, no tak nie będziemy grzać, bo to bez przesady. Oj, jakiś korek. Coś tu się dzieje, widzowie. Coś tu się dzieje. do 50 zwolnili, to podejrzane. Trzeba trąbnąć ich. Ups, pas się kończy. Hamburg. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, przecież widzisz, że się trzymam. Kierownicy się trzymam. Nie no, żebym mandatu nie dostał, to już nie będę prędkości przekraczać. Osady, widzowie. To co, już do Danii wjeżdżamy? To możliwe, że do Danii, bo takie mosty były właśnie, pamiętam, dosyć wielkie, jak do Danii się wjeżdżało. Czyli możliwe, że już do Danii wjeżdżamy zaraz. Nie no, chyba jeszcze nie, dopiero co Hamburg mi się pokazywał. Nie, jest jakiś wielki statek. No nie wierzę, widzowie. Kurde, czekajcie, no nie. No niestety, widzowie, wywaliło nam Euro Trucka. Zobaczymy, w którym momencie się zapisało. Okej, ruszajmy. Teraz się przekonamy. Mam nadzieję, że znowu mi nie wywali. Autostradą jechaliśmy. No zobaczymy. Zobaczymy, ile czasu nam tutaj... Ja nie patrzyłem tak po prawdzie, ile było kilometrów do końca. Tędy na pewno jechaliśmy i tam były te takie... No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, jak będzie znowu wywalało, no to nie wiem, no... Dla mnie to jest troszkę... to widzę, że kawałek ładny nas wywaliło. No dobra. Nie wiem, czy to może być przez to Volvo tak naprawdę, no bo to Volvo jest z moda, bo wiecie, no generalnie mamy tam 30 któryś już odcinek, tak, i raz tylko takie jaja były i one były z West Balkans, ale zwróćcie uwagę, że przy promocji tyle to po Polsce jeździłem, gdzie też i Poland Rebuilding było wykorzystywane i tam no, nie mieliśmy żadnych problemów, tak, nigdy nie wywalało. Tutaj się dopiero pojawił jakiś tam problem z tym West Balkans, no i dzisiaj mamy dopiero drugi raz taką sytuację, więc też do końca nie jestem tak przekonany, nie? Raczej nie powinno nic się... Nic się dziać. Trzymaj się prawej strony. Dobra, no tu skręcaliśmy. No jedź mi tym kempingiem, gościu. Dobra, tędy jechaliśmy, okej. Zaraz się przekonamy, no. Jak drugi raz ma mnie w tym samym... Może to tylko przypadek, ale ja powiem wam szczerze, też nie wierzę w jakieś przypadki. By znaczyło, że... Znowu byśmy mieli nie dokończyć kursu. Jeżeli miałoby się tak stać, to bym musiał tego odcinka nie wrzucać i po prostu anulować kurs i będę już tam w plecy o te tam nie wiem, 50 tysięcy kary, czy ile tam jest tej kary. Najwyżej spróbuję wtedy nagrać nowy odcinek, no bo to tak bez sensu wrzucać odcinek przerwany w połowie. No zaraz się przekonamy. Widać kawałek, no kawałek nas ładny wywaliło, nie? Tragedii nie ma, ale kawałek jest. Jeszcze nie było tej z Hamburgiem. Tutaj będzie gdzieś ta trasa Hamburg, no właśnie, tu jest dopiero Hamburg i tu się dopiero zaczną te mosty, więc zobaczymy. Taki fajny helikopter. Mieć tą bemą. No i gdzieś tu mnie wywaliło. Czyli wątpię, żeby to też była wina Volvo. Przecież tym Volvem na poprzednim koncie przecież jeździłem bardzo dużo. Nie było, słuchajcie, żadnego problemu. Trzymaj się lewej strony. No, zaraz się przekonamy. Nie pamiętam, czy wtedy do tunelu wjechałem. Chyba nie. Zobaczymy, widzowie. No jest szansa. Raczej już tym tunelem nie jechałem. To kamperze, chcesz się ścigać? Trzymaj się lewej strony. Raczej tutaj już nie dojechałem. No dobra, może taki jakiś przypadek po prostu. No nie wiem. Nie wiem, co się z tym Eurotrackiem też dzieje czasami, widzowie, powiem wam szczerze, że... O, teraz mi się zapisało, super. Fakt, że oni sami powinni zrobić wsparcie dla promocja, no bo promoc jest no, niesamowitym narzędziem. I uważam, że no po prostu powinni się powstarać w Eurotracku i umożliwić dodanie tych dodatków z promocja. Oczywiście za darmo, chyba żeby zapłacili twórcom promocja, to jestem za. Byłbym gotów dyszkę czy dwie zapłacić. Wtedy nie ma problemu. Niech sobie chłopaki zarobią, jak robią świetną robotę. Ale niech to też działa, nie? To znaczy w sensie, żeby Eurotrack nie utrudniał promocowi. No to w zasadzie tylko to mam na myśli. Absolutnie nie mam tutaj żadnych pretensji, że przez promocję czasem coś wywali. Jeżeli już bym miał mieć pretensje, to tylko i wyłącznie do Eurotracka. Bo oni biorą za te wszystkie DLC kasę, a tak naprawdę te DLC są no, niedopracowane. No, wiemy to na przykładzie Polski, która przez Poland Rebuilding jest tak świetnie zrobiona, kapitalnie. Gdzie tam wleką się, kurde. Dobra, lecimy. Może już nic nie wywali, zobaczymy. Ja nic kompletnie, słuchajcie, nie zmieniam, dodatków żadnych nie wgrywam, gramy cały czas tak samo. O, i widzę, że odkrywamy drogę nową. No dobrze. Pewnie mapę trzeba odkrywać, bo ja też bym miał taki cel, słuchajcie. Chciałbym to zrobić może na tym koncie faktycznie już. To też będzie motywacja, kiedy już skończy się samo levelowanie. To bym bardzo chciał, słuchajcie, mieć te 100% odkrytej mapy, ale to nie będzie wcale takie łatwe. Bo mamy bardzo dużo miast do odkrycia. Bardzo dużo krajów i nawet nie mogę się, słuchajcie, według mapy z tymi krajami doliczyć. W sensie nie wiem. Pokazuje mi w statystykach, że jest więcej krajów niż ja mam. Także zobaczymy. O, teraz chyba będzie Dania. Dobra, myślę, że już nas nic przykrego nie powinno spotkać. Myślimy pozytywnie, bo tylko i wyłącznie pozytywne myślenie ma jakiś sens. Volvo tak cicho chodzi, że ja nawet teraz patrzę, 140 na liczniku, nawet się, słuchajcie, nie zorientowałem, nie? No tak strasznie cicho chodzi. W ogóle nie czuć tej prędkości, więc... Ale nie, no tak aż nie będziemy grzali. Ups. Nie, no już trochę pojedziemy bardziej realistycznie. Połowa trasy za nami. Znaczy w sumie nie połowa, ale... Jeszcze nie połowa. Chłopie, po co lewym pasem jedziesz? No tak. Tu jest Dania dopiero, dobra. Wiem, trochę przyhaczyłem w kogoś. Już jestem grzeczny, widzę. Już jestem grzeczny. Trochę mi się raz zdarzyło przyhaczyć, minimalnie. Tak chcę, żeby trasa była jako doskonale zapisana, więc... O, przychód? 1000 przychodu. Ale też majątek zarobiliśmy, widzowie. 1000 złotych zarobiliśmy na pani Aurorze. To się postarała. Ja nie wiem, jak oni mogą takie kursy robić za 1000. Że zarabiamy 1000. Jakby nie rozumiem, co oni tam... Co oni tam za szkody robią, że jest te 1000. Nie wiem, ciężarówkę tak naprawiają, czy co? Szkoda, że w tych logach nie ma konkretnych informacji. Że na przykład za jaką kwotę babka wzięła zlecenie, ile wydała, nie wiem, na benzynę, czy tam na naprawy, bo ja bym chętnie takich wtedy kierowców, którzy są niegospodarni, zwalniał. Zresztą mówiłem to w którymś z poprzednich odcinków. Moim zdaniem te rzeczy jak naprawa ciężarówki czy coś, to powinno być za moją zgodą. A nie, że oni sobie sami naprawiają i mnie na koszty narażają. Jedź ty, busiarzu, ty. Prawą będzie trzeba gościa wyprzedzić, bo kurde, za cały pas blokuje lewy. Jak mam jeszcze niezbyt idealny głos, to was też z góry przepraszam, no ale jeszcze do końca nie wyzdrowiałem po chorobie. Gdzieś tam czasem jeszcze kaszel mnie męczy i katar. No ale już też się dopominaliście, że nie ma od tygodnia odcinków, więc stwierdziłem, że nagram parę. No, żeby już codziennie jednak były te odcinki. No teraz mamy połowę trasy gdzieś zrobione. Połowa za nami. Trzymaj się lewej strony. Dobra, Iwona, dobra. No. Zwolnić, bo jeszcze mandat mi dadzą i będzie. Simple Express. No, okej. Okay. Trzymaj się lewej strony. Jaki ruch z naprzeciwka, widzowie. A nie mam włączonego dużego ruchu. Tak jak był w ostatnim odcinku na czwórkę. Jak można 80 lewym pasem jechać? Ja tego nie rozumiem. Myślę, że w godzinę się z odcinkiem i tak uwiniemy. No dlatego trochę tam, wiecie, zbieram się szybciej, żeby ten odcinek nie trwał 2 godziny, no bo też wiem, że dużo zawsze jest takich spraw, które są organizacyjne, typu zakup jakiejś ciężarówki, zatrudnienie pracownika. No dzisiaj akurat tego nie było. No ale w następnym odcinku z pewnością, widzowie, będzie nas to czekało. Możliwe, że kupimy 2 ciężarówki i 2 pracowników. Zobaczymy. To wszystko tak naprawdę się zobaczy. Jak wiecie, ja nigdy nie planuję, ja tak na zapas. Mam jakieś tam luźne myśli, przemyślenia, ale zazwyczaj to w każdym odcinku wszystko dzieje się jednak na spontanie. Tak jak trasy też wybieram na spontanie. Raz, żeby jechać gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. 2, żeby starać się, żeby była różnorodność jednak tych ładunków. Choć nie zawsze, no już się da, nie? No bo wiecie, no to już będzie siłą rzeczy się powtarzało. Tych tras już troszkę zrobiliśmy. Teraz to levelowanie też będzie już o wiele dłuższe, mimo że sama seria jest levelowanie na luzie, także tutaj jak widzicie bez... Ja to levelowanie robię bez jakiejś tam presji, bez ciśnienia. Czasem sobie widzicie, wezmę trasę krótszą. Bez spiny. No to ma przyjemność sprawiać, także... Jakimś promem będziemy płynąć. Jedź prosto. W Irlandii, słuchajcie, jeszcze też chyba nie byliśmy, więc kolejny kraj, który gdzieś tam odkryjemy. Będzie trzeba zobaczyć w statystykach, czym się wydaje, że wielu krajów jeszcze jakby nie odwiedziliśmy, no szczególnie, że na West Balkans nie odwiedziliśmy. A ja bym musiał na tym drugim koncie moim zobaczyć, które mam levelowane i zrobić sobie, słuchajcie, taką trasę próbną i właśnie gdzieś tam na Bałkany i zobaczyć, czy to działa. No i wjechał we mnie. Kretyn jeden. Ja dostałem mandat. Co za boty głupie, nie? No wjechał mi centralnie gościu we mnie i ja mam mandat jeszcze za to dostać. To jest niesprawiedliwe, widzowie, nie zgadzam się. Reklamacja. Jak mówił pan Jacek z 1 z 10. Reklamacja. Trzymaj się lewej strony. Człowiek tu sobie kulturalnie jedzie, a tu jakiś pajac w niego wjeżdża. Jeszcze mandat dostaje za to. Siedemdziesiątkę? Kogoś tu już pogrzało? Ostro kogoś pogrzało z tą 70. O, do portu się dobijamy, widzę. Zbliża się wielkimi krokami port. Przynajmniej na mapie widzę jakiś tam port. Jedź prosto. Ja cię kręcę, co ci ludzie robią. Nie umiem nawet tego słowa, by Freder coś tam. Trzymaj się prawej strony. Nie skręć w prawo. Frederki Schliven. W życiu tego nie przeczytam. Język mi się pewnie połamie, bo to pewnie jeszcze inaczej się czyta. Ogólnie moim zdaniem szwedzki i duński to są dosyć trudne języki. Jeszcze niemiecki i francuski przy tym to pikuś. Dobra, jedziemy na prom. Czyli szybki kursik będzie. To, że tu w lewo, tak? A i znowu tutaj trzeba wjechać, widzę, do kotwicy chyba. No dobra, no tak, do kotwicy to do kotwicy. No to mamy w kotwicę. Dziwnie jest to przynajmniej, widzowie, zrobione, no ale co zrobimy? My do Norwegii mamy, tylko czy to by mogło... Aha, tu do Oslo nie. A my do Oslo to chyba w ogóle... Nie, my do Norwegii gdzieś. Co, i ten prom do Oslo mnie... Nie wiem. Mi się wydaje, że do Oslo jedziemy, więc... Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Düsseldorf, Oslo. Czyli co, już jestem w Oslo, tak? Ciekawe to będzie teraz. A, jestem w Oslo, okej. Okay. No dobra. Zaraz jesteśmy na miejscu, 60 km do celu. Skoro tak... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra. Skręć w prawo. Ale się zadałem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chyba nam się uda, słuchajcie, skończyć ten kurs. Mam nadzieję przynajmniej. Zjedź w prawo. Takie rozgałęzienia w tunelach. Kurde, co to za drogi mają w tej Norwegii. A nie, tam... A my do Norwegii? Tak, dobrze, do Norwegii. Nie no, bo już zgłupiałem, gdzie my jedziemy. Już jest noc, słuchajcie, po 23, a to zobaczcie jak jasno. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonko. Zjedź w prawo. No patrzcie, jak się szybko uwinęliśmy z kursem. Pięknie. Pewnie przez tą dynamiczną jazdę, bo gdybym tak dynamicznie nie jechał, to odcinek by widzowie trwał pewnie i skręć w lewo. Półtorej godziny. Znając życie. To ile już przejechaliśmy tym Volvo? Ja tutaj nie... Kurczę, tutaj na liczniku nie widzę niestety. Szkoda, że to jest tak mało to czytelne. Będę widział tylko wiadomo w panelu. Pewnie koło 1000 już śmiało zrobiliśmy. 1000 z hakiem. Ale to będę widział w panelu, nie będę widział niestety. Tu na liczniku nie widać. A szkoda. Mogły być większe trochę te niektóre. Te cyferki. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jeszcze na skorek. Zastał. Widzowie, i trzeba potrąbić. Nie no, już nie będziemy auta uszkadzać raczej. Skręć w lewo. No wiedziałem, nie? No musiało to tak być. Jak kurde pusto, to nikt nie jedzie. Jak ja wyprzedzam, to nagle musi ktoś we mnie przydzwonić, no bo... Zajebiście. 16% mam uszkodzeń ciężarówki. Ciekawe jak to z ładunkiem wyjdzie. Mam nadzieję, że nie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nic, będzie trzeba naszą ciężarówkę, kurczę, naprawić za niedługo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Dobra, Iwona, już dobra. Kurzają mnie te boty. Niesprawiedliwe. Albo we mnie przydzwaniają. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. I gdzie w to prawo? Tu? Tu chyba. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. No i dostarczyliśmy. Jakoś ostatnio, jak zauważyliście, nawet już tego parkowania mi się nie chce robić. Tylko zadowalająco. Myślałem, że będzie doskonale, widzowie. 30 000 kary za uszkodzenia. No trudno, trudno. A ile nam piło? Jeszcze sporo. Będzie nam brakowało. 1500 tylko expa dostaliśmy, minus jeszcze 200, także życie. Dobra, ja to sobie zapiszę, żeby nam nie uciekło. Fajnie, drogi widzu, że jesteś. Bardzo miło mi, że oglądasz. Pozdrawiam Ciebie gorąco i serdecznie. Mam też gorącą prośbę. Będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Ja tu zrobię spłatę kredytu, żeby nam rat nie odliczało, bo po co? A później się pomyśli, co tam dalej zrobimy. Ale to już będziemy działać w następnym odcinku. Także trzymaj się, do następnego. Cześć!